Mamy w tej chwili 21 dzień stycznia roku 2019. W zasadzie pracę rozpoczęliśmy od czerwca, ponieważ wcześniej trwały roboty rozbiórkowe. Minęło pół roku, a my budynek mamy postawiony, ogrzewany, wyposażony we wszystkie instalacje, otynkowany, w zasadzie gotowy do prac wykończeniowych. W tej chwili znajdujemy się w budynku, który był w najgorszym stanie technicznym, wręcz katastrofalnym. Udało się jednak wyjść z tego problemu w sposób taki, że zbudowaliśmy wewnątrz niejako drugi budynek i ten zabytkowy zabezpieczyliśmy w taki sposób, aby nie stanowił dla nikogo zagrożenia. Widzimy tutaj ciekawe połączenie strunobetonu tak naprawdę z recyklingiem drewna, bo te wypraski są jakby specjalnie wykonane z wodoodpornego, przemielonego drewnianego komponentu i od dołu widzimy, jak one wyglądają dość ciekawie, a na górze no to stoję na nich, więc na górze mamy beton. Koniec maja trwają prace wykończeniowe, malowane są ściany, montowana jest elektryka, także końcówka już, jeżeli chodzi o prace związane z budowlanką. Już powoli zaczynamy myśleć o montowaniu wystawy, która zagości w tych przestrzeniach. Nowej wystawy, która będzie przestrzenią unikatową, myślę, że na skalę kraju, dedykowaną młodzieży nastoletniej. Wystawa oczywiście interaktywna, składająca się z 31 eksponatów. Te przestrzenie będą odpowiednio zaaranżowane tak, żeby zachęcić młodych ludzi do poznania siebie, do tego, żeby mogli przekonać się, że dorastanie nie jest trudne, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, o swoich zainteresowaniach. Będą tutaj również sale warsztatowe, sala konferencyjna, takie sale specyficzne, bo będzie je można modułowo trochę przearanżowywać, tak żeby w zależności od tego, czy będą spotkania dla większych grup, czy mniejszych, tak żeby po prostu były te przestrzenie jak najbardziej ergonomicznie wykorzystywane.